Bogacze z Brookhaven pośmieją się z biedaczków. A że widzę takie zachowanie jest bardzo złe, dlatego podzielę Brookhaven na pół. I po tej stronie widzę będzie tylko Brookhaven dla bogaczy, a po tej stronie Brookhaven tylko dla biedaczków. Dlatego let's go, widzę, skręcimy na stronie biednej. Tu już mam, widzę, pierwszy pomysł. Zobaczcie na to, w tym momencie widzę sobie trash tutaj w toolboxa po lewo. I patrzcie na tyle, to jest różnych śmieci. Dlatego let's go, wydaje mi się, że jak widzę, wezmę trochę tych śmieci i je tutaj porozrzucam, to że jedynie co to do tutaj klimatu. Bo wiecie, po prostu biedaczki sobie to rzucają i nikt nie ma czasu na sprzątanie, tak? Bo mam jakieś ważniejsze rzeczy. Dlatego let's go, jak damy tutaj, będzie serio jakieś wyglądać. Okej, dobra, widzę, tak się prezentuje tutaj na całą prawie naszą połowę. Moim zdaniem to ma teraz serio mega fajny klimat. A że widzę dać jeszcze bardziej tego klimatu, to zobaczcie na to. Na stronie biedaczki jest ta galeria. Dlatego widzę, po prostu ją całą zaznaczę i zmienię jej kolor na brązowy. Okej, let's go, widzę, zobaczcie na to, jak typisko wygląda. I teraz w tym momencie po prostu na przykład usunąłbym, widzę, te okna, ponieważ jak wiecie, na Brookhaven jest taki domek dla biedaczków i w nim widzę właśnie nie ma okien. Dlatego let's go, zróbmy, aby tutaj również to nawiązywało. Możemy trochę na przykład wziąć to okno, przewrócić je, że wiecie, na przykład widzowie nikomu nie chciał się sprzątać tutaj i przez co to cały widzę się rozpadło. I zobaczcie na to, tak to się prezentuje, wersja finalna. Staram się, widzę ze strony tutaj wszystko, co było. Wejdzie w końcu to biedna galeria. I widzę, tak na ten moment ze strony biedaczków. I ją za chwilkę tutaj wrócimy, ale teraz jest czas dla bogaczy. I tak się składa, że strony dla bogaczy mają tutaj grocery shop po swojej stronie. Dlatego ja bym, widzę, zaznaczył oto tutaj kolorki. A bardziej ściany bym, widzę, przymalował po prostu na zielono. Ale let's go, to co tutaj zostało, po prostu widzę na żółto, że wiecie, na kolor pieniążków. Okej, moim zdaniem widzę, też stary mega fajnie wygląda. Ale wydaje mi się, widzę, że na Brookhaven dla bogaczy nie może być po prostu, wiecie, widzę zwykłych takich rzeczy do kupienia, typu jabłuszki i tak dalej. Tylko musimy to wszystko wywalić. I w ich miejsce widzę dać jakieś mega drogie rzeczy. Na przykład widzę telefon, dlatego let's go, wpisuję w tym momencie i patrzcie na to, ile tutaj tego jest. Dlatego let's go, widzę, zobaczcie, ja to wybieram taki, ponieważ był jako jedyny w pudełku, jaki znalazłem. A wiecie, widzę, jak jakiś pan bogacz coś kupuje, to na pewno chciałby z pudełka jako nowe. I wystarczy, że teraz po prostu to położymy na tych, widzę, półkach, gdzie wcześniej to daliśmy. Wiecie, państwo bogacze mogli tutaj coś kupić. I do tego, widzę, zobaczcie, na co jest przygotowane. Na przykład na taki stolik, na którym są komputery również do kupienia. I to serio takie mega drogie. I tak się, widzę, składa, że na stronie dla bogaczy mam również spawn. Dlatego zobaczcie, przygotowałem, widzę, milion robuxów, bo wiecie, widzę, tutaj bogacze po prostu ich tak dużo, że mają co z nimi robić i przez to leżą na spawnie. Dlatego wydaje mi się, że widzę, jak tutaj zrobię, to jest serio mega epicki. Dlatego dajcie mi chwilę, a tutaj to po prostu rozłożę troszkę. I jak widzę, że dekorowaliśmy spawn, a był serio mega bogaty, to teraz zmieniłbym również jego kolor po prostu, wiecie, na kolor pieniążków. Czyli na przykład widzę, fontannę może mieć taką żółtą, a tutaj znaczy teraz tą podłogę i zamienią, widzę, w takie kolory. Dlatego let's go, widzę, stronę dla bogaczy również mamy powoli zaczętą już. Ale teraz widzę, wpadłem na epicki pomysł, co możemy tutaj dodać, wiecie, na jakby sklep dla biedaczy. I już mam, widzę, szybko tłumaczę, co chodziło. Popatrzcie, przecież Brooks Dinner, widzę, to jest serio mega popularna restauracja i wydaje mi się, że widzę, wiecie, jednak na stronę dla biedaczków ona jest po prostu zbyt, jakby wiecie, zbyt droga. Dlatego w teraz momencie, widzę, zjeżdżam pod mapę po to, by to znaczyć, to let's go usunąć całe pięknie i w jej miejscu, widzę, postawiłem coś takiego, czyli po prostu taki zwykły stragan, ale widzę, miejsca parkingowe bym zostawił, ponieważ biedaczki również mają furki. Tylko wiecie, po prostu nie aż takie drogie, dlatego postawiłem w tym momencie kar i wydaje mi się, widzę, że let's go, patrzcie na to, to będzie tutaj idealnie pasować, tak rozwalone, śmieszne. I do tego, widzę, dałbym jeszcze BMX-a, taki jest na prawdziwym Brookhaven. Ja bym, widzę, było od razu widać, która strona jest bogata, która biedna, to ja bym przerobił, widzę, tę uwagę jakby z drzewa, po prostu na kolor brązowy i do tego patrzcie na to, wpisałbym tutaj, widzę, pup i dodałbym, widzę, taką śmieszną łódką kupy, po prostu let's go na tę drzewkę, dlatego let's go, widzę, dajcie chwilkę, tutaj przygotuję kilka drzewek i mam nadzieję, że to będzie serio mega epickie. I let's go, widzę, zobaczcie na to, tak to wygląda, w tym momencie skończyłem i teraz zobaczcie, widzę, z każdej strony na takie drzewkę jest kupa i drzewkę rozłożyłem po całej części, widzę, dla biedaczków i wydaje mi się, że teraz te dwie kolejne rzeczy, które wprowadziliśmy, dają jeszcze lepszy klimat, ale widzę, przypomniał mi się jedna rzecz, której tu nie zrobiliśmy, a mianowicie, widzę, zapomnieliśmy najważniejszej rzeczy. Wiecie, w strefie dla biedaczków dodaliśmy samodzika, tutaj widzę, ich nie dodaliśmy. Dlatego widzę, tutaj nie dodamy furek, ale widzę, mam pomysł. Dodajmy tutaj po prostu, jakby wiecie, cały salon samochodowy. A wiecie, widzę, że salon samochodowy musi być w centrum, to ja teraz za to jest dał pod mapę i let's go. Zaznaczam, widzę, w tym momencie cały komisariat policji od dołu. I jak widzę, że załataliśmy tutaj tą dziurę, to teraz wystarczy na to, że wpiszemy po prostu dealership tutaj. I zobaczcie na to, ile widzę, w tym momencie myślę, że tutaj jest salonów samochodowych. Dlatego się wybrać, widzę, taki, który wygląda serio najdrożej. I dobra, let's go, widzę, bo przeglądałem wszystkie salony, jakie do mnie się znaleźli, i tak się ten wygląda najdrożej. W tym czasie widzę, go przymalował już na kolor, wiecie, zielono-żółty, czyli po prostu taki kolor pieniążków. Ale że widzę, jeszcze bardziej to pokazać, to zobaczcie na to, przecież tutaj wielkiego, złotego Dominiusa. Widzę, jakby ktoś wiedział, to Dominius jest rzecz, która kosztuje kilka milionów robuxów, dlatego teraz na 100% każdy zauważy. Tylko jest, widzę, jeden problem. Patrzcie na ten salon, tej wrotki jest pusty. Dlatego widzę, nic nie szkodzi, jak musimy tutaj dojść samodziki. Dlatego wpiszę na przykład Lambo Babagini i dam, widzę, tutaj same najlepsze furki. Zobaczcie na to, ta furka by kosztowała milion dolarów. Ta, widzę, by kosztowała co najmniej 10 razy tyle. I do tego, widzę, jeszcze wpiszę szybko Cars, aby wiecie, po prostu nie, jakby nie były tylko jedno, tylko kilka. I wydaje mi się, że jak postawimy, widzę, tutaj same najdroższe furki, to jakby milionerom to się spodoba. I zobaczcie na to, tak to prezentuje się skończony salon, tylko widzę, let's go, jeżeli wiecie, na, to jest strona dla milionerów, ale również dla osób jeszcze bogatszych. Dlatego wiecie, jakby dla kogoś po prostu samo to było za mało, to drugą rzeczą, widzę, którą damy, to jest po prostu, widzę, lotnisko. Aby wiecie, panowie milionerzy, panowie bogaci mogli sobie tutaj latać. Dlatego let's go, ja usunę, widzę, teraz to jakby nie ma ranczu, to coś tutaj dla koników. I w tym miejscu, widzę, muszę szybko zbudować jakieś lotnisko, które będzie mogło pomieścić, wiecie, prywatny samolot dla naszych milionerów. Dlatego let's go, widzę, zobaczcie na to, tak
tak się prezentujemy szybkie skończone lotnisko. Widzę, to lotnisko jest trochę małe, ale widzę dlatego, że zobaczcie na to, jak teraz kliknę Ctrl V, to dlatego, że zostawiamy samoloty dla VIP-ów. I wiecie, widzę, jakby ktoś chciał przylecieć na Brooklyn, to po prostu wląduje tak w innym lotnisku czy coś. A tutaj właśnie widzę tylko lotnisko dla mega bogatych ludzi. Dlatego let's go, widzę, mam nadzieję, że mi się spodoba. I skoro tyle widzę rzeczy dodaliśmy, to teraz musimy wrócić na stronę dla biedaczków, również coś dodać. I okej, widzę, że nawet mam pomysł, co tutaj możemy dodać, a widzę, co może bardziej zabrać, bo przecież zobaczcie, tam robiliśmy lotnisko dla badów bogaczy, a widzę, i przecież samolot jest serio mega bogaty, dlatego wydaje mi się, że jak są po prostu biednosy na Burkina, to że nie będą mogły sobie kupić samolotu. Dlatego let's go, widzę, jestem teraz w tym momencie ten samolot i w jego miejsce widzę, dajmy coś takiego, czyli tak już rozwalony, zardzewiały samolot, który sobie nie zdać, dlatego let's go, widzę, ten tak, że mega strasznie, ale również mega biedny, dlatego idealnie do tej strefy. I widzę, zobaczcie na to, ogólnie jest tutaj, widzę, taka przyczepka i jak ktoś widzę, gra długo w Brooklyn, to tam przyczepka uważa się za jeden z najbiedniejszych domów, dlatego możemy ją tutaj zostawić. Ale poza tym, widzę, zobaczcie na to, w tym momencie widzicie Old House i w tym momencie pojawią się milion takich różnych domków, dlatego let's go, które będą tutaj idealnie pasować. A więc ja teraz je tutaj, let's go, widzę, postawię, obrócę, widzę, w tą stronę, aby wiecie, mieszkańcy po prostu tej strony mogli również gdzieś mieszkać, dlatego let's go, postawię to tutaj i let's go, widzę, zobaczcie na to, skończę robić tą pierwszą ulicę i tak szczerze moim zdaniem wygląda to serio mega fajnie i mega klimatycznie, ale widzę, to co najważniejsze, że mega biednie. I następną widzę rzeczą, która już teraz chcę mieć do głowy, to zobaczcie na to, widzę tutaj ta górę i tak szczerze nie mam pomysłu, co z niej możemy zrobić za bardzo, a bardziej widzę, jaki budynek na niej postawić, dlatego patrzcie na to, zamienię to jakby tą ziemię na kolor ziemi, czyli na brązowy i tutaj widzę, zrobimy wysypisk, dlatego let's go, patrzcie na to, postawię tutaj, uwaga, taką ciężarówkę, która będzie przywozić oto te śmieci, tylko widzę, tej chwili nic nie ma, dlatego let's go, zobaczcie na to, muszę postawić te śmieci i kilka razy skopiować, aby to wyglądało serio mega realistycznie. No i widzę, załóżmy, że jakby taka ciężarówka przyjęłaby kilka razy, to musi tu być serio mega dużo śmieci, dlatego patrzcie, zadałem jakąś taką mega ohydną, nie wiem, taką stertę śmieci, musi serio mega śmierdzieć, dlatego widzę, to wszystko musi trafić do niszczarki, więc uwaga, pisałem shredder i tutaj widzę, to wszystko zostawiam, mam nadzieję, że takie mega wysypisko śmieci będzie serio mega fajne. I widzę kolejną fajną rzeczą, którą postawimy i widzę na naszej stronie, czyli na stronie biedaków i widzę na stronie dla panów bogaczy, to zobaczcie na to, wpisałem, co tam widzę, wieżowce, tylko wiadomo, że po tej drugiej stronie będą o wiele lepsze, a tutaj widzę, musi patrzeć, czy na pewno dany widżet pasuje i zobaczcie na to, tutaj zmieni troszkę kolor, no taki jakby, nie, metalowy i taki biedny i przez to wygląda teraz jakby to widzę, bo zardzewiały, takie serio mega stare i już dlatego ten widżet jak najbardziej pasuje i znalazłem już widzę taki coś, bo serio, jakby serio widzę taki biedny, widzę, ten serio mega ciężki, dlatego to nie widzę nawet jak to wygląda i co to przypomina, ale skoro jest tutaj, to możemy to postawić, tak mi się wydaje. I ostatni wieżowcem, który udało mi się znaleźć, widzę tutaj taki mały, niski wieżowiec, ale przez to, że jakby zmieniliśmy jego kolor na brązowy, to wydaje mi się, że będzie tutaj idealnie pasować, o ile ktoś go w ogóle tutaj zauważy. Dlatego let's go, widzę, skoro zrobiliśmy dla biednych wieżowców, to teraz widzę czas na wieżowce dla bogatych i to jest serio mega epickie. I zobaczcie na to, postawiłem pierwszy wieżowiec i on wygląda serio mega epicko, bo jest jakby taki jakby skręcony i jest, widzę, o wiele wyższy niż ten, prawie nawet 10 razy wyższy. Ale widzę, strona dla bogatych będzie też się wyróżniać tym, że ona będzie miała właśnie duży tych wieżowców, bo wiecie, wieżowce wydaje mi się, że są mega drogie, dlatego te idealnie widzę pasują. I uwaga, let's go, teraz czas na taki piękny wieżowiec. I na sam koniec widzę jeszcze tutaj może powiedzieć obok farmy taki jeden wieżowiec, bo on widzę tak serio mega fajnie odbija światło, przez to wygląda mega ekskluzywnie. Okej, let's go, widzę, zobaczcie na to, tutaj tak postawimy jeszcze więcej wieżowców i tak to teraz serio mega fajnie wygląda. Tu jest nawet widzę taki, który jest jeszcze nieskończony i dopiero się buduje, więc tak szczerze widzę, te wieżowce dały teraz o wiele jakby nie więcej sensu i więcej smaku dla tej strony. Ale przy okazji wpadłem na kolejny pomysł, bo widzę jakby wiecie, dla kogoś dalej by za mało, że może kupić tam mega super jakby samochody, tu mega super samoloty, to przecież widzę, zobaczcie na to, to jest jeszcze wielki morze do Brookhaven. Więc wystarczy, że widzę, postawimy tutaj takie mega epickie molu, które będzie prowadzić oto do tej wody. I uwaga, przy tym molu wystarczy, widzę, proszę, wpiszemy jacht i możemy teraz po prostu postawić mega epicki jacht. Widzę, ten jak wygląda serio mega drogo. Ale przy tym widzę, co teraz postawienie tutaj jest dosłownie nic. Ten widzę, wygląda jakiś blok mieszkalny, coś takiego, więc jest serio mega epicko i wydaje mi się, to już na spokojnie powinno kogoś zadowolić ze tej strefy mieszkańców. A jeżeli dla kogoś widzę, to jest dalej za mało, to wtedy po prostu stoję tu rakietę obok szpitala. I jak ktoś widzę chce, to nie chce leć. Dlatego tak widzę, prezentują się obie strefy, a brać obie strony, dajcie wyznacz, która strona według was jest lepsza i do której by się dołączyli. Ja przynajmniej na czym cenię 13, dlatego mam nadzieję, że to darka.